Dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z lepszych pilotów II wojny światowej. Zapraszam. Saburo Sakai urodził się w 1916 roku zaraz na obrzeżach miasta Saga w Japonii. Był bardzo dobrym dzieckiem, uczył się świetnie, a więc kiedy dobił do 16 lat, jego wuj postanowił go wysłać do szkoły w Tokio. Nie słabo mu to szło, nie radził sobie w tej szkole, a więc po 2 latach prób wrócił do Sagi. Wracając pociągiem do Sagi, zauważył plakat zapraszający go do armii, do marynarki wojennej japońskiej, a więc postanowił dołączyć, bo czemu by nie? Co mu zostało? Saburo Sakai skończył szkolenie w marynarce, potem dołączył do sił powietrznych i tu się zaczyna ciekawa część. Bo akurat wybuchła II wojna światowa. Po tym jak wybuchła II wojna światowa, Saburo postanowił wrócić do sił powietrznych i walczyć dla Japonii. Oczywiście podczas swojego życia, podczas II wojny światowej, zbił ponad 60 różnych samolotów wroga, ale co to wam mówi, nie wiecie, w zasadzie to są tylko liczby i trudno tutaj określić, czy rzeczywiście był z niego jakiś bohater. A więc przyjrzyjmy się paru lepszym przykładom. Saburo, pierwszy z takich większych jego wyczynów, miał w 1939, kiedy to chińskie bombowce ostrzelały jego bazę. Saburo, po tym jak zauważył, że ostrzelano jego bazę, od razu pobiegł przez hangar, poleciał do najbliższego działającego myśliwca i poleciał za bombowcami, które uciekały, bo już zakończyły swoje zadanie. To zauważyli jego przełożeni, zauważył jego właśnie dowódca, ale nie dostał za to medalu, niczego, nawet pochwały, co było dość częstym zachowaniem w jego życiu. Po tym, jak Ameryka dołączyła do wojny przeciwko Japonii, to wreszcie Saburo miał jak się wykazać. Tak, zrobił taki wyczyn, który właśnie poprowadził go do sławy. Co on takiego mógł zrobić, żeby ludzie rzeczywiście zaczęli go uważać za prawdziwą legendę japońskiego właśnie lotnictwa? Postanowił, że poleci na bazę, nad Port Moresby i zrobi parę różnych ładnych fikołków i beczek. Zrobił parę fikołków, korkociągów, beczek, co bardzo zdziwiło tamtych ludzi, aliantów właściwie, że czemu on takiego nie atakuje? No czemu nie atakuje? Przecież może atakować, a on sobie lata, obraca się, beczki, korkociągi, jakieś sztuczki. I parę godzin później przeleciał samolot nad jego bazą, zaraz po tym jak wrócił, zrzucił paczkę z napisem, że dziękują za pokaz właśnie akrobatyki i zapraszają po kolejny raz, co było bardzo śmieszne i pokazało, jakim to rzeczywiście kozakiem jest Saburo. Kolejny wyczyn, jaki mógł się popisać Saburo, był następnego roku, w 1943, kiedy to walczył razem z innymi japońskimi samolotami, walczył przeciwko aliantom i postanowił zestrzelić jeden ze statków, kiedy to się nie udało i dostał w swoją twarz. Dosłownie dostał w prawe oko, lewe miał prawie co uszkodzone, miał w bardzo słabym stanie. A więc właściwie był ślepy, jeszcze mu się samolot zapalił, więc no pomyślcie sobie, no to co byście zrobili? No raczej po prostu, a tam już, daj mi to, niech umrę. Nie, już ja mam dość tego życia i właściwie już mnie wymordowałeś. Ale nie Sakai. Saburo bezpośrednio skierował swój samolot w dół, w stronę morza i jakimś to cudem się stało, ale jego samolot się wygasił. Wszystkie płomienie, które dostały się do jego kokpitu, zostały wygaszone poprzez właśnie wiatr, który wiał w jego stronę, poprzez ten wir. I Saburo mógł szybko podnieść się do góry i poszukać jakiegoś statku alianckiego, w który mógł wlecieć i zrobić takie kamikadze. Jeden z jego większych ostatnich wyczynów ujawnił się rok później, w 1944, podczas bitwy o Iwo Jimę, kiedy to właśnie on walczył z 15 Hellcatami. To jest sporo Hellcatów, jak na jeden samolot, zwłaszcza że samoloty japońskie pod koniec wojny były dość przestarzałe, tak to lekko ujmę. Walczył z tymi 15 Hellcatami i taki był dobry, że udało mu się uniknąć każdego po kolei naboju, jaki do niego leciał, a leciało tysiące.
unikał takich przez 20 minut, żeby działa przeciwpowietrzne mogły zniszczyć Hellcaty, albo po prostu, żeby się wycofały, żeby uciekły od Sakuro. Saburo Sakai po wojnie został mnichem i postanowił ani razu już nigdy nie skrzywdzić żadnego człowieka. To mu się udało, został nawet przyjacielem, to jest śmieszna sprawa, naprawdę. Został przyjacielem z człowiekiem, który postrzelił mu właśnie jedno oko. Został właśnie, zaprzyjaźnił się jeszcze dodatkowo z dowódcą samolotu, który zrzucił atomówkę na Hiroshimę. A więc dobry zbiór ludzi. Sakai żył tak sobie aż do roku 2000, kiedy umarł w wieku 84 lat w bazie amerykańskiej jako gość. Umarł na zawał serca, no i trochę słabo, no bo długo żył, 84 lata to wcale nie jest tak mało, ludzie umierają wcześniej. No ale ogólnie jeden z legend japońskich w zasadzie podczas II wojny światowej. Warto o nim wiedzieć, to jest tak samo, już opowiadałem o jednym z Japończyków, który walczył przez 30 lat, bo się nie poddawał. To jest świetny naród, a ja się z wami żegnać. Do następnego.